przystępujemy do punktu czwartego. Spotkanie z panią prezes Fundacji Nauka i Kultura, panią Katarzyną Buraczyk. Oddaję pani głos. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Wiem, że próbowaliśmy się kilka razy spotkać, nas tak moje obowiązki liczne i w Krakowie, i poza miastem jest to niemożliwe. Dzisiaj chciałam państwu opowiedzieć o tym, co my robimy w Fundacji Nauka i Kultura. W ramach wspólnego projektu, który zajęłem tutaj dzięki panu radnemu Leszkowi Wolickiemu. I cała akcja się zaczęła w 2009 roku, kiedy powstała Fundacja Nauka i Kultura. I wtedy też rozpoczął się projekt zbierania plastikowych zakrętek na rzecz pomocy chorym dzieciom. I przez ten czas, do wczoraj, bo wiem, ostatni przelew jeszcze, pomogliśmy już 18 dzieciom na kwotę prawie 60 tysięcy złotych. Tych drobnych zakrętek tutaj pani przynosiła dzisiaj zakrętki, więc właśnie z takich, to jest prawie 70 ton zakrętek, które sobie zbywaliśmy w Krakowie i w innych miastach Polski. Teraz nas się jeszcze przyłączyło Pomorze, które aktywnie z nami zbiera zakrętki. I całą tą akcję zakrętek na rzecz chorych dzieciaków wzbogacamy inicjatywami edukacyjnymi i kulturalnymi. Nawiązaliśmy współpracę bardzo aktywną z Politechniką Krakowską. I teraz od stycznia będziemy robić takie lekcje w przedszkolach i w szkołach, tutaj Urzędu Pana Tworzącego również, jakby potem przekazanie tego dalej do szkół tutejszych, ponieważ panie doktorantki z Politechniki z Wydziału Inżynierii Środowiska będą miały 5 konspektów lekcji, które będą mogły w szkołach, które się zgłoszą do naszej fundacji, przeprowadzić. I to będą rzeczy ochrony środowiska, recyklingu, tego jak segregować odpady, po co się to wszystko robi, jak również z podstawowych lekcji przyrody. Mamy również współpracę z ASP w Krakowie, która tutaj mieliśmy bardzo piękne 2 wystawy mebli z plastikowych zakrętek zrobione. Chcę państwo nie wyobrażać, jakie cuda. Pan Leszek widział chyba na zdjęciach jedynie tylko, nie pamiętam dokładnie. Jedna wystawa była w Muzeum Inżynierii Miejskiej, druga wystawa była w holu kamiennym Urzędu Miasta Krakowa w styczniu zeszłego roku. Studenci przygotowali lampy, stoły, krzesła, parawany. Przygotowywana wystawa była przez 6 miesięcy. Fotele liczyły w sobie ponad 3000 zakrętek. Ja osobiście robiłam kuchary w czerwcu zakrętek, żeby państwu powiedzieć, to około 10 godzin. Także jest to bardzo duża, jakby ciężka fizyczna praca. Jakby pozyskujemy zarówno i nowe dzieci do pomocy, którym pomagamy, i pozyskujemy nowe miasta, w których zbieramy zakrętki. Tutaj nasza współpraca z tą dzielnicą się rozpoczęła od przypadku tak naprawdę, ponieważ pan Ślusarczyk, który tutaj mieszka, słuchał mojego wywiadu w Radio Kraków, który prowadzałam z panią Ewą Mauer, która właściwie, ja byłam gościem tego spotkania. I zaczęła się współpraca między nami, a potem pani Ewa chyba przez pana Leszka tutaj dotarliśmy do dzielnicy i to wszystko się zaczęło. Nie ukrywam, że ta dzielnica chyba najaktywniej z krakowskich dzielnic działa i nam pomaga tutaj. Zaangażowanie szkół i przedszkoli jest niesamowite. My co miesiąc jakby stąd zbieramy zakrętki tak naprawdę, a pan Leszek pilotuje cały czas, już są zakrętki do odebrania, już przedszkole dzwonią, już szkoły dzwonią. I jest to bardzo sympatyczne, bo wiele pomocy mamy od państwa z tej strony. I cały czas jesteśmy w kontakcie z Agnieszką i z rodzicami Agnieszki, którzy są tutaj mieszkańcami państwa dzielnicy. I teraz nawet był październik. Agnieszka została dzięki też dużemu zaangażowaniu pani Małgorzaty Jantos, przewodniczącej Rady Miasta Krakowa, wysłana do szpitala uniwersyteckiego w Zakopanem. Tam miała przejść 3 operacje prostowania kręgosłupa. Polegało to na łamaniu kręgosłupa tak naprawdę i rozstawianiu go na nowo, tak żeby nie mogła prosto siedzieć. Niestety nie udało się to, ponieważ Agnieszka ma zbyt duże napięcia mięśniowe. I to z kolei jest dużym ryzykiem przy operacji, ponieważ gdzieś się zetnie, jak gdyby to są rdzenie kręgowe, więc to jest bardzo niebezpieczne. I z tego, co rozmawiałam z rodzicami, z tatą Agnieszki ostatnio, Agnieszka ma w styczniu mieć badania w szpitalu na Botanicznej, tutaj u nas klinicznym. I potem ma mieć zabieg najprawdopodobniej wszczepienia zastawki do mózgu, która by eliminowała te napięcia. I dopiero wtedy, kiedy napięcia ustaną, Agnieszka może mieć robione operacje w Zakopanem. Kończy się to wszystko sprzed nami jeszcze.
Liczymy, że na wiosnę Agnieszka będzie miała pierwsze operacje. Dopiero po tych 3 bądź 4 operacjach, tego co profesor mówi, możemy jej kupować wózek, na którym by mogła już sama być w miarę samodzielna. Na daleka droga do tego wszystkiego jeszcze. W międzyczasie my działamy aktywnie i serdecznie zapraszam już teraz ustnie, a pisemnie będę wysyłała zaproszenia. 20 stycznia w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na Wawrzyńca 15 mamy ogłoszenie drugiej już edycji konkursu na zaprojektowanie przez dzieci ekozabawek. Tym razem projektują dzieciaki zwierzaki i najpiękniejsze zwierzaki z tych, które nam zostaną dostarczone, zostaną przekazane Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. I tam z kolei zlicytowane na rzecz bezdomnych zwierząt na koncercie charytatywnym. Więc mamy 2 w 1 połączyliśmy. Także 20 września, godzina 12, to jest niedziela, serdecznie zapraszam na Wawrzyńca 15. Widziałam już niektóre z nich, są ale przepiękne. Także tyle jakby z naszej strony i jakby z mojej fundacji. Jeśli są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem na wszystkie. Dziękuję Pani Prezes. Teraz zamieniamy się. Mamy możliwość zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać? Pan zaraz. Ja bym chciał też tutaj podciągnąć, że tak powiem, tutaj z tej pani Kasi zobaczyć. Ja myślę, że cała akcja by się nie udała w naszej dzielnicy, gdyby nie zaangażowanie zarządu, łącznie z panem przewodniczącym, którzy Państwo podjęli, że tak powiem, sprawę wydarzenia tym nakrętem. Właśnie miało być to podrobione pod naszą mieszkankę dzielnicy pod Agnieszką, której chcemy, myślę, że się uda pomóc. Czekamy na wyniki operacji, tak, oczywiście. A zwłaszcza tutaj, no, widzę z obserwacji i chciałbym tutaj serdecznie podziękować kolegom i koleżankom, którzy się zaangażowali tutaj, zwłaszcza pani Helence Mikulskiej, był Lucyncy Kwater i Lucyncy Madej, Danusi Kwater, która zbierała cały Rzymczanowic. A ja powiedziałem Lucyncę Korzyc i Lucyncę Małej. Lucyncę Kwater. Dobra, a przepraszam. Lucyncę Korzyc. I jeszcze tam Stasiu Stoleski gdzieś jest, który też te nakrętki zwozi z przedszkoli i dostarcza albo do dzielnicy, które przewozimy do Domu Kultury. No i oczywiście tutaj duża rola dyrektora Dziadonia, który przygarnął nas tymi nakrętkami i tam, że tak powiem, cały czas zarzucamy. I nas toleruje jeszcze. Zarzucamy go coraz większą tolerancją, bo nam wyznaczył dalszy tak punkt w tym porcie, żebyśmy już mu korytarza nie zaśmiecali, ale jest jak najbardziej za tym i jest, że tak powiem, bardzo mu się to też podoba i bardzo chętnie też pomaga, póki po prostu, że tak powiem, jest moc działania jeszcze tutaj wśród tych dzieci, które chcą zbierać te nakrętki, a przyszło jest to do nas ostatnio sam. Zwoziłem to, zbierali tego bardzo dużo, dostali następne worki. Szkoła 129 zresztą też dzwoniła do mnie, że pani dyrektorzy mają mnóstwo, tam chyba 400 kilometrów, co tam specjalny transport stamtąd poszedł, także myślę, że tylko będzie ochota do zbierania dalej wśród dzieci, młodzieży, to myślę, że no, ja mówię, że możemy koordynować dalej tą akcję, tylko żeby byli dalej chętni do zbierania. Ja sobie zdaję sprawę, szanowni państwo, że przynoszenie zakrętek samych z siebie, takie zbieranie, to jest niewidoczne czasami, tak? Że przyniosę kilka zakrętek, co jakby dalej się z tym dzieje, tak? Natomiast ja muszę pan powiedzieć historię, tak na koniec już, która mnie osobiście bardzo wzruszyła, ponieważ pojechaliśmy we wrześniu zeszłego roku pod Jasło zawieźć wózek inwalidzki dla 12-letniego chłopca. I co się okazało, tam dojechaliśmy na miejsce, ten chłopiec mieszkał z rodzicami i ze swoim młodzieństwem w pięknym domku przy jeszcze piękniejszym lesie. To był wrzesień, mieszany las, wszystkie kolory tęczy na tych liściach były. I to dziecko od 3 lat nie wyszło z domu, mieszkając w takim miejscu. Wózek, który miał, był dla niego już za mały, on był za ciężki, żeby go można było gdziekolwiek wziąć. I to dziecko siedziało w oknie, zobaczyło, jak się jakby się zmieniać przed nim przyroda, a sam będąc cały czas zamiast być tylko na balkonie. I myśmy ten wózek przywieźli, mama ubrała Kubę, przygotowała go do wyjścia i chyba na tak wzruszającym spacerze, że ja nigdy nie byłam jeszcze i chyba już nigdy więcej nie będę. Ten chłopiec chłonął, i wtedy się wczuje, tak? Naprawdę jakby moc kawałka plastiku, tak? To dziecko chłonęło każdy centymetr tego spaceru i tej drogi leśnej. I to było naprawdę niesamowite, więc duży ukłon stronę państwa. Te kilogramy zakrętek zbierane naprawdę są efekty tego i jest w tym moc, więc im tego więcej, tym lepiej, a wszystko wokoło, co się dzieje, to potem i tak wraca, więc ja tu bardzo dziękuję z tej strony bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie? Pani radna Chruszczyk, proszę. Tak, mogę się dwa pytania do Pani Prezes. Pierwsze pytanie to, czy oprócz wózków Państwo jeszcze też jakąś inną pomoc świadczyć, nie wiem, sprzętową czy jakąś? I drugie pytanie to, w jaki sposób pozyskujecie Państwo te dzieci? Czy to też tak przez przypadek, czy te osoby mogą się do Państwa zgłosić? Już mówię. Więc my mamy tak w regulaminie napisane, zresztą z premedytacją, że my finansujemy sprzęt do kwoty 15 tysięcy złotych. I teraz na przykład, tu mówiłam już Panu Ładnemu, wczoraj robiłam przerwę w naszej pracy 200 na Schodowo dla dziewczynki z Gdyni. Wcześniej kupowaliśmy inhalatory, trampoliny dla dziewczynki chorej na mukowiscydozę spod Warszawy. Potem będziemy, mam nadzieję, w okolicach czerwca, lipca, jak nam się uda, kupować łóżko specjalne habilitacyjne dla osób z porażeniem mózgowym. Więc to jest tylko i wyłącznie sprzęt. My nie finansujemy rehabilitacji, nie finansujemy turnusów rehabilitacyjnych, domowych rehabilitacji, tego typu rzeczy. To jest coś, co ja mogę wziąć do ręki, parafrazując, tak, wziąć do ręki, zobaczyć fakturę, zawieźć bądź wysłać kurierem gdzieś, to muszę fizycznie widzieć. Więc to jest tylko i wyłącznie sprzęt. O, na przykład dla pani z Krakowa, która ma, nawet dwie dziewczynki są z Krakowa, które cierpią na chorobę Edwardsa. Kupowaliśmy im kombinezony specjalne do rehabilitacji, więc to jest ogólnie sprzęt. Teraz rozmawiałam też z tą panią o, nie pamiętam, inhalatorze, czymś takim. Też coś było takiego, więc jak najbardziej, nie są tylko wózki. To są po prostu sprzęt potrzebny do funkcjonowania, poprawienia jakości, tak jak schodołazy na przykład, czy do ratowania życia. Ale to jest ogólnie sprzęt, nic innego. Natomiast jak pozyskujemy dzieci, tak? Na stronie internetowej www.zbieramyzakrętki.pl jest taka anotacja powierz i tam są powierz dokumenty. I tam jest również deklaracja o dofinansowaniu, jeśli dobrze nie mylę. To jest 5-stronicowy dokument. Na końcu są listy, są załączniki, co nas wystarczy albo podrzucić, albo wysłać pocztą. I potem dziecko jest umieszczane na końcu, znaczy na liście, tak? Jest to tak zrobione, że kupujemy po kolei jak gdyby dzieciakom sprzęt. Chyba że któraś sytuacja, jak w sytuacji właśnie tej pani, która miała chorobę Edwardsa, czy jednej, czy drugiej, co zagrażało życiu i bezpieczeństwu, więc wtedy to dziecko przeskakuje na przykład tam wyżej. Albo jeśli na przykład potrzebna jest kwota, nie wiem, 500 zł, bo miałam też taki wypadek, więc dziecko z taką kwotą nie czeka ileś tam, prawda, gdy ja kupię już sprzęt za 10 tysięcy, tylko idzie jak gdyby szybciej, bo jest to dużo mniejsza kwota i wtedy ekonomia po prostu tak można odbyć. Także tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? To nic. Chciałem podziękować Pani Prezes za udział w dzisiejszym spotkaniu naszym na sesji Rady Dzielnicy. Nie chcę powiedzieć, że ja zbieram i mam zamiar jeszcze zbierać te zakrętki. Trzymam to słowo. Tak, ja je tu sukcesywnie przynoszę. Tu kolega Staś ode mnie to odbiera i apeluję do Państwa, żeby do szkół, żeby do znajomych, do przyjaciół. Również to jest dobra akcja na szczytny cel. To naprawdę daje efekty. I w związku z tym, jak słyszycie, Państwo daje efekty. To uważam, że temat żeśmy wyczerpali, chyba że Pani Prezes chciała coś jeszcze dodać. Jest właśnie za wszystko, dziękuję. Znaczy ja przepraszam, tylko adwokat krótko. Ja tu mam plakaty, dostałem od Pani Prezes, jeżeli ktoś będzie chciał zabrać w przedszkolu, powiesić w szkole, to... Na klatce schodowej. No, na przykład. Dobrze. No to cóż, dziękujemy. Dziękuję za pozwolenie. Wcale Panią nie wypędzamy. Może Pani zostać do końca sesji. A Ty jeśli? Bardzo chętnie. Oczywiście. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawach. I teraz punkt